Najpierw zostałem księdzem. W 1984 roku. I kiedy poszedłem na pierwszą parafię, zadzwoniłem do księdza Tischnera do Krakowa, że chciałbym podjąć studia z filozofii. Tischner swoim zwyczajem powiedział: no to przyjeżdżaj. No i przyjechałem któregoś czwartku. Zapisałem się tutaj na studia i tutaj zrobiłem licencjat naukowy. I później ksiądz Tischner wezwał mnie do siebie i powiedział: słuchaj, ja jestem filozofem, a ty potrzebujesz nauczyciela. Pojedziesz za granicę na studia i tam zrobisz doktorat. I w Monachium zrobiłem doktorat z filozofii człowieka. I potem po studiach przyjechałem tutaj do Krakowa. Ksiądz Tischner akurat zachorował nieszczęśliwie. To był rok 1997 i w sposób naturalny przejąłem po nim wykłady, a później przed śmiercią jeszcze ksiądz profesor Tischner poprosił mnie, żebym po prostu wykładał jego filozofię w Papieskiej Akademii Teologicznej. Tak to się zaczęło. To jest mój mistrz. Właściwie jest to człowiek, któremu w mojej pracy naukowej wszystko zawdzięczam. Oczywiście ja mam bardzo wiele wspomnień, bardzo różnych, wiele anegdot, które mógłbym tutaj przywoływać, związanych z osobą księdza Tischnera. Ale chyba to, co zawsze wspominam, i co nie jest obce właściwie ludziom, którzy studiowali w moich czasach, w latach 80., koniec lat 70., 80., to były jego wykłady. To była tak niepowtarzalna atmosfera na wykładzie, którą potrafił stworzyć ksiądz Tischner, i tak wielkie wzbudzenie w nas zainteresowania filozofią jako właśnie taką drogą mądrości człowieka, że jeżeli wspominam księdza Tischnera, to przede wszystkim ten czas wspominam. On zdecydował o tym, że później, gdy zostałem księdzem, właśnie do niego pojechałem, a nie do kogoś innego. A poza tym chyba to było takie miłe wspomnienie, które tu już zasygnalizowałem. Mianowicie, gdy skończyłem u niego studia filozoficzne i wezwał mnie na ulicy Świętego Marka i wtedy mi właśnie tam w swoim małym mieszkanku u góry powiedział: pojedziesz na studia zagraniczne. To było takie miłe, przyjemne, zaskoczony byłem swoją drogą. Po powrocie z zagranicy miałem przede wszystkim do czynienia z Tischnerem, człowiekiem cierpienia. Tak cierpieć, jak Tischner cierpiał, do tego trzeba wielkiej dojrzałości, wielkiej wiary przede wszystkim, wielkiej religijnej wiary. Ja sobie przypominam moje wizyty zarówno urodziny księdza Tischnera tu w Krakowie na Widoku, gdzie jakiś czas ksiądz profesor Tischner mieszkał, jak i później przy ulicy Kanoniczej 20, kiedy chodziłem i zawsze widziałem, że gdzieś tam obok Tischnera był obrazek Bożego Miłosierdzia. To mi bardzo dużo dało do myślenia. Tutaj odkrywałem Tischnera ponownie, innego od tego, jakiego wcześniej znałem, albo po prostu on zawsze taki był, tylko ja tego może nie dostrzegałem. Centrum moich zainteresowań znajduje się z jednej strony filozofia księdza Józefa Tischnera. I ja uważam, to jest moje najgłębsze przekonanie, że filozofia człowieka,
którą stworzył ksiądz Tischner, jest najbardziej oryginalną wersją filozofii człowieka, jaka narodziła się w Polsce w XX wieku. To jest moja opinia. I dlatego ze wszech miar promuję tę filozofię. Ale to jest jedno skrzydło, można powiedzieć, jedna część tej filozofii. Natomiast druga część tej filozofii człowieka to jest współczesna antropologia filozoficzna niemiecka, która dużo, trochę zamieszania wprowadziła w takie bardzo tradycyjne rozumienie człowieka. Z tego tytułu moje zajęcia ze studentami to jest nieustanny spór o rozumienie człowieka. Nie chcę powiedzieć o istnienie człowieka, bo bym tutaj powtarzał tytuł wielkiego dzieła księdza Józefa Tischnera, ale jest to na pewno wielki spór o rozumienie człowieka, który trwa. To jest wydział, gdzie te relacje między nauczycielami, uczniami, studentami są bardzo bliskie. Można powiedzieć, wręcz kameralna atmosfera jest na tym wydziale. Poza tym, jako priorytety, które sobie stawiamy, trzeba zwrócić uwagę przede wszystkim na pracę twórczą, bo to jest serce Uniwersytetu, serce Wydziału Filozofii. Z drugiej strony bardzo pracujemy i już ten projekt został rozpoczęty. Pracujemy nad umiędzynarodowieniem naszego Wydziału. Bardzo bliską współpracę prowadzimy między naszym Wydziałem a różnymi ośrodkami naukowymi. I nie tylko na Zachodzie, ale również i na Wschodzie ostatnio, chociaż to nasze wychylenie na Zachód jest jednak wciąż bardzo istotne i główne. Ale cieszymy się, jeżeli możemy nawiązywać współpracę z uniwersytetami w Rosji czy na Ukrainie. I ta współpraca bardzo pięknie się rozwija.